Dzień dobry. Witam serdecznie uczestników konkursu i szanowną komisję trzeciej edycji konkursu Mistrz Pięknego Czytania. Głównym celem dzisiejszego konkursu jest kształcenie umiejętności czytania. Kryteria oceny będą dostosowane do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni fruwały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty, moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia senne. W parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami. Zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wolną wiązanką. Brawo! Zaprezentuję teraz pieśń trzecią. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Ile lat nad strof tworzeniem, ile krzyku w poematy. Ile chwil przy Beethovenie, przy Corellim, przy Scarlatim. Twe oczy jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Brawo! Bąk śpi, bąk śpi, bąk śpi, pierwsza godzina, bąk śpi, zamknijcie, zamknijcie drzwi. Za drzwiami noc, gwiazdy błyszczą, pośród gwiazd wichry świszczą. Zamknijcie, zamknijcie drzwi, groźna godzina, bąk śpi. Druga godzina, bąk śpi, co się bąkowi śni? Że kędy w ciemnych lazurach, na nocnych purkoczych murach, jedną gwiazdkę łapą strącił, gwiezdne światełka zamocił. Myślałem, że to mlecz, a to taka dziwna rzecz. Na chmurach, lazurach śni. Druga godzina, bąk śpi. Trzecia godzina, bąk śpi. Namarszczył ciemne brwi. W śnie od gwiazd do gwiazd chodzi. Po gwiezdnych łąkach brodzi. Mruży okrągłe oczy. Może co z tego wyskoczy. Porusza z miastem wąsem. Może to złote kąsa. A może to nie kwiat. Może to złoty świat. Senne marzenia bąka. Po złotych gwiazdach się błąka. Gwiazdy je widzą i bledną. Biedny, śpiący błąk. Biedny, co mu się marzy nocą? Męczy się. Na co? Po co? Niech lepiej się obudzi. Łeb w chłodnej rosie ostudzi. Po co mu się śni? Po co wydaje? Świta, niech wstaje. Bąk wstaje. Wtedy zjawił się lis. Dzień dobry, powiedział lis. Dzień dobry, odpowiedział grzecznie mały książę, który się odwrócił, ale niczego nie zauważył. Tutaj jestem pod jabłonią, odezwał się głos. Kim jesteś? Zapytał mały książę. Ale jesteś ładny. Jestem lisem, wyjaśnił lis. Chodź się ze mną pobawić, zaproponował mu mały książę. Jestem taki smutny. Nie mogę się z tobą bawić, odrzekł lis. Jestem nieoswojony. Ach, przepraszam, odparł mały książę. Po chwili zastanowienia zapytał. Co znaczy oswojony? Nie jesteś stąd,
odpowiedział lis. Czego tu szukasz? Szukam ludzi, odparł mały książę. Co znaczy oswoić? Ludzie, wyjaśnił lis, mają strzelby i polują. To bardzo uciążliwe. Hodują też kury. To jedyne ich zajęcie. Szukasz kur? Powiedział, że... Nie, powiedział mały książę. Szukam przyjaciół. Co znaczy oswoić? To coś, o czym całkiem zapomniano, odrzekł lis. Oznacza tworzenie więzi. Tworzenie więzi? Otóż to, odparł lis. Na razie jesteś dla mnie małym chłopcem, podobnym do 100 000 innych małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie, a ty nie potrzebujesz mnie. Jestem dla ciebie lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Jeśli jednak nie oswoisz, będziemy sobie nawzajem potrzebni. Staniesz się dla mnie jedyny na świecie, a podobnie jak ty dla mnie. Zaczynam rozumieć, stwierdził mały książę. Jest pewna róża. Wydaje mi się, że mnie oswoimy. Dziękujemy. Mam, mam. Cieszy się Ania i pokazuje rodzicom bursztyn, które właśnie znalazła na plaży. Zabieram go do domu. To mój wakacyjny skarb. Mamo, a skąd się biorą bursztyny? Pyta Staś. Rozkładają leczniki, siadają na piasku i mama opowiada, że w głębinach mórz rozkładają kryją się wielkie sekrety i skarby. Niektóre z tych skarbów są bardzo, bardzo stare. Bursztyny, które wyrzuca na brzeg Morze Bałtyckie, powstały w żywicy drzew przez wieloma milionami lat. Nigdy nie marzyłam o naszyniku z perą ani o złocie odnalezionym na piratkim statku. Mówi mama, zamyka oczy i wystawia twarz do słońca. Ale bardzo często, kiedy siedzę w pracy, marzę o takiej właśnie chwili. Brawo. Dziękujemy za piękną opowieść.